nami czwarteczek, czyli czwarty dzień tego remontu. Czeka nas fantastyczne sprzątanie, także już nie mogę się doczekać. Mój Krzyś też tak wygląda od 15 minut, chodzi z kąta w kąt, a ja wzięłam tę kamerę i nagrywam, żeby nic nie robić. Krzątający się Krzyś. Przed. Aż się obrócę dookoła. Krzysiu model. No i jadę dalej. Ilu ja mam męży właściwie? Mążu! Mążu! Mążu i żynaju! Też powiem ci, że jak cokolwiek będziemy robić, to zanim pojedziemy do Castora, my trzeba przegrzebać, czy nie mamy takich śrubek. Tak, bezczelnie sobie odpoczywam i patrzę, jak mój mąż pracuje. Wyglądało to tak, teraz wygląda tak, a to wszystko zasługa tego tam pana Krzysztofa. A kto to wymyślił? W kolei wszystko zasługa pani Marty. Dalenia, jak tam twoje poszukiwanie chrabąszczu? Nie mogę, co ja zobaczyłam właśnie. I ja to nagrałam najlepsze. Tutaj leży na podłodze? No. Dziwne. No. On tak nie potrafi. Nie. Dalej, przecież ty nie umiesz leżeć na podłodze, co ty zrobiłaś właśnie? Tak, to jest moja kawa, summa summarum, niespecjalna. Idziemy na pole, idziemy z Dalenią. Wyszliśmy na chwilę z domu, co? Tak, taki mamy ogród a la tundra. Proszę bardzo. Tundra i tajga, pięknie. A tu po prostu taka jest instalacja artystyczna. Spoko. Co zrobiłaś? Jak tyś to zrobiła? Chyba gwóźdź jest w palecie, chciałam ją... A, no! Dlaczego dotykasz? Bo może się uzupełni, jak nacisknę. Tak. Żebym ja ci czegoś nie nacisła. A. Kto tak robi? Jak sobie rozwalisz rękę, na przykład przetniesz nożykiem, to naciskasz ten palec i mówisz, może się uzupełni, jak tycnę? Pięknie, pięknie. To musimy chyba poprawić. Tak mi się wydaje, że tu są ze duże dziury. Może trzeba to chyba poprawić. Ała! Jesteś głupia! Przygotowuję live'a! W końcu! Patrzcie, jak to wygląda z tej strony. Jedzenioska i jedzenioska. Przyszły nam podkłady w dniu piątym. Piątym. Pokażę wam gdzie, bo tutaj żeśmy posprzątali. Trzeba jeszcze to zabrać. A podkłady są takie. Oh yeah. Krzysiu ją wybrał, że ma najlepsze parametry, jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe. Więc zdecydowaliśmy się na tą, zaufałam mężowi mojemu.
I ją można kłaść bez folii, to jest super. Tak, tak, bo ona ma już wszystko w jednym, także rozkładamy jedną rolkę, i to jest jedna praca, a nie podwójna na przykład. No i do tego są takie taśmy, żeby łączyć łączenia. Kleić łączenia. Więc zobacz. Kochanie, pięknie tańczysz, po prostu jak widzę... Widzisz? Ogrzewanie podłogowe 5 gwiazdek. Aha. Tutaj akustycznie 4 gwiazdki i aquastop 5 gwiazdek. Także mega odpowiedź. Tada! Dziękuję, że jest jeszcze dzisiaj na żarówkę. O, trzymam żarówkę. O, zaświeć światło. Dzisiaj musimy zagruntować tam, u samej góry, tak wysoko, że masakra. Sufit tam na rogach, dlatego zmontowaliśmy sobie coś takiego na pędzlu, znaczy na wałku. Na kiju od wałka do pędzla. Zmontowaliśmy pędzel, ale ja się mieszam. Teraz musimy zagruntować tam, u samej góry, sufity. I jak twój nowy sprzęcior? Bo tam nie ma czym dojechać. A tutaj nie ma gdzie postawić drabiny, bo tu są schody. A ja nie jestem na tyle szalony, żeby stanąć na drabinie na schodach. Nie, nie, oboje nie jesteśmy na tyle szaleni. Ja już zrobiłam swoją wersję, teraz Krzysiu maluje resztki. Kochanie, co tak malujesz, jakby nigdy nic? Nie zrobiłem, to nie było nic. Dalej też tak mówi. A kto to zrobił? Masakiera! Czemu ty musisz mieć takie małe zdziebełka karmy? Zobaczysz, że to będziemy do jutra zbierać. No, przecież... Wspaniale. Trzeba znaleźć dalej... Aha, tutaj nie masz. Pusta miska, biedochu. Trzeba ci znaleźć nową tą. A z miski jesz, okej. Okay. Tego nie zjesz, ale z miski będziesz przerzucała w inne miejsce po prostu, tak? Teraz się chce pić, tak? Tak, dokładnie. Teraz się jej zachciało pić. No i olała, wszystko poszło. Dalej, a może chcesz karmy? Ach, czemu rozsypujesz to po prostu w innym miejscu? Ach, dobrze. To może jeszcze jedną? Szybciej pozbier... No po prostu ręce opadają. Ale tamto, co sobie zabrała, to sobie zje. O, jeszcze ten zabrała, ale ten między łapami nie zje go na pewno. Mój Boże, nie zje. A ten ci jeszcze wypadł. Jak ty robisz jeszcze tak wybiórczo? Aha, ten ci nie smakował, ten wyplułaś. Mhm. Tamten też. Co, mój kopciuszku? Do jedzenia. Ja zbieram na... coś lepszego do jedzenia. Kto dzwoni? Tu, Jarku. Dzień, ja już nie wiem który, ale pomalowane mamy już wszystkie ściany. A najlepsze, że mamy położoną połowę, a przynajmniej większą część podłogi, kochani. Nie nagrywałam do tego filmu, ponieważ wszystko działo się na live'ach i tam się widzieliśmy i wszystko oglądaliście dokładnie. Jak tam, Dalunia? Dzięki. Po prostu sympatyczny pies. Kochani, jesteście z nami. Bardzo, bardzo wam dziękujemy za wszystkie cegiełki, które wrzuciliście, że jesteście z nami, że jesteście wspaniali, że jesteście niesamowici, zawsze mega wspierający, możemy na was liczyć. Super, że wytrzymaliście z nami tyle godzin, bo to niesamowite. Bo my myśleliśmy, że tylko my jesteśmy w stanie z sobą nawzajem tyle godzin wytrzymać. Tak jest, ja jeszcze nagram naszego czata, co tam się dzieje. Także nagrywam filmik, co prawda wy tego nie widzicie, nikt mnie nie widzi. Ale teraz możemy zaserduszkować czata. Wrzucajcie serducha, zaczyna się, także lecimy. Właśnie przyjechał kurier. Przywiózł nam
parapety prawdopodobnie. Idziemy z Martusią je rozpakować. Martusia jest tutaj, troszeczkę bladziutka, ale to po prostu zmęczenie i farba na twarzy. Jestem zmęczona? Nie wiem, ty mi powiedz. Po czym wynosisz? No właśnie. Mogę być zmęczona. Właśnie nie wiem, po czym ty jesteś taka zmęczona. Ja też nie mam pojęcia. 2 tygodnie urlopu, ale zmęczona, daj spokój. Miałeś? Porzuciłem. Porzuciłeś to, tak? Taki... Tak, mówisz, nagraj to! Ja nie. Jestem ciekaw, czy to są dobre parapety. No. Bo on strasznie szybko se pojechał. A nie dostaliśmy żadnego w ogóle numeru, ale ani nie dzwonił ten kurier przecież. Chyba, że mam wyciszony. Chyba, że mam wyciszony. To jest prezent od mojej siostry. Właśnie, właśnie dotarł. Jesteśmy ciekawi, jak to wyszło. Dobrze zapakowałaś, prawda? Zapakowane jest bardzo dobrze, tak. To... Ładny. Idealnie podobna. To po prostu zjadł, a wypił ten zapłodcień. Tylko proszę cię delikatnie go tam wkładaj, bo nie wiem, czy dobrze zrobiłem te dziury, czy nie są za płytkie. Normalnie się stresuję. Rany boskie. Tam? Mhm. Trzymam. Uwaga. Wjeżdżamy. Wyjedzie. Dobra. Czekaj. Delikatnie. Żeby go nie podrapać. Czekaj. Odłożę kamerę. Ja pierdzielę. To już jest dom. Nareszcie mamy dom. Pięknie ten parapet wygląda. Pięknie. Idealnie pod okna. I fajnie, że są dziury tak płytko zrobione, że tutaj już jest to. Tylko wystarczy klina wyciągnąć i będziemy mogli go dopchać. No. Mamy parapetos! Jakie piękne! O matko! Jednak parapet to już kurde daje taki efekt. No. Tutaj brakowało w tym pokoju tylko i wyłącznie parapetu. Jeszcze zostają nam listwy i jest zamknięty. I fajnie, wiesz, nie zasłaniają grzejnika nic. Tak. Są idealnie szerokie. Tam to było, to nagrywaliśmy, to byliśmy, więc może gdzieś to tam będzie. I co, nadal uważasz, że ten etap jest super? Wspaniałe. Jednego wspólnie do końca życia. Pięknie to obmalowałaś wszystko. Tak ładnie równo sienko wszędzie, każdy kąt. Zabieramy się za ramienie paneli teraz w sypialni. No i patrz, tu już nie ma problemu z ciśnięciem panela, no nie? Pomalowany górny przedpokój. I tutaj w sypialni położone są już panele, ściany pomalowane, nic tylko zasłony wieszać, okna myć, łóżko wkładać, spać. To jutro będziemy kłaść tutaj panele w przedpokoju i to będzie końcówka naszego vlogasa dwutygodniowego. Co prawda mamy już poniedziałek i to już się nie klasyfikuje. Jutro będzie wtorek i to też się nie klasyfikuje. Więc już dzisiaj się pożegnamy. Także pamiętajcie o kciuku w górę, subskrypcji, no i co? Podajcie na kanał główny. My się z wami cieplutko żegnamy. Nasze Instagramy są podpisane pod filmem. Pa! Dalej nie zrzucić z nisą.